Bardzo się cieszę, że mogę dziś być razem z wami. I tak jak obiecałem, chcę zobaczyć ręce wyciągnięte do góry tych, którzy są po raz pierwszy na Dniach Opamiętania. Śmiało. Przytrzymajcie je na chwilkę. O, imponujące. Cieszymy się bardzo. Was szczególnie witamy. Życzymy wam wiele, wiele Bożego błogosławieństwa pośród nas. Słuchajcie, zanim przejdę do Bożego Słowa, pytanie mam do was takie, czy lubicie, nie wiem, filmy albo opowieści takie z akcją, sensacyjne? No pokiwajcie, jeżeli tak. Tak? No, jeżeli nie, to tak się kiwa. Więc jak? Tak, okej. Słuchajcie, to ja wam jedną krótką opowiem na początek, żeby wam się lepiej słuchało. To będzie taka trochę wojenna, trochę szpiegowska. Jeżeli ktoś lubi takie klimaty, to tym bardziej posłuchajcie. A co więcej, co szczególnie lubię, to oparta na faktach autentycznych. Działo się to już dawno temu, kiedy jeszcze wojny były, że tak powiem, normalne. To znaczy, że byli ludzie i była broń, bez techniki. Czyli wiele, wiele, wiele lat temu. I sytuacja była taka, że oto dwa ościenne państwa ze sobą toczyły walkę taką podjazdową czy partyzancką. Jeśli ktoś troszkę się orientuje w tym, powiedzcie mi, co jest najważniejsze w takiej walce. Mówię, takiej partyzantce. Wywiad. Dobrze. Co jeszcze ktoś mi podpowie? O? Proszę? No, może też. Wiecie, co chciałem powiedzieć, proszę? Znajomość terenu również. Wywiad, proszę? Zaskoczenie, ktoś powiedział. Właśnie, do tego chciałem was doprowadzić. Zaskoczenie. Element zaskoczenia w takim czymś jest niezwykle ważny, więc ktoś mi tu podpowiedział. I słuchajcie, tak też ten wódz tej jednej z tej armii doskonale wiedział, że wywiad i zaskoczenie to są dwie podstawowe sprawy. No i mając dobry wywiad, wiedział, że załóżmy tamta wioska gdzieś jest zupełnie bezbronna i mogą spokojnie przeprowadzić swoją akcję, że zaskoczą ich totalnie. No i zebrali się na naradę najbliżsi tam tego wodza, kilka osób, w pokoju bez podsłuchu, bo nie było jeszcze wtedy takich technologii. I kolejnego nocy czy coś zaatakowali. I co się okazało? Że tam była potężna obrona. I zostali pokonani ci atakujący. Zdziwieni, wywiad nie zadziałał. A więc powtórzyli to samo, już nie będę chodził w szczegóły, za jakiś czas w innym miejscu. To samo. No więc właśnie, chyba ktoś donosi. Co jest grane? Na to samo wpadli i ten wódz zwołał naradę i mówi, słuchajcie, ktoś tu donosi. Jesteście moimi najbliższymi współpracownikami i ktoś z was jest kapusiem. Wiecie co? I powiedzieli mu, nie, nie, nikt nie donosi, bo tu jest Boża sprawa w tym. Może już z was niektórzy wiedzą, że to jest historia biblijna, w Biblii opisana. Tak, to za czasów proroka Elizeusza. I ci ludzie mu powiedzieli, to nikt z nas nie donosi. To tam prorok Elizeusz, kilometry stąd, dokładnie wie, co my tu postanowiliśmy. Bóg mu to objawia, a on swojemu królowi. I dlatego nic nie zrobimy. No i co mądry wódz by zrobił w takiej chwili? No podpowiedzcie. Jak tu dalej prowadzić wojnę? Co zrobić? No dokładnie. Dokładnie, tego proroka trzeba złapać. Dokładnie, trzeba się rozprawić z tym prorokiem i będziemy mieć po problemie. I tak wymyślili, tak zrobili. Ten prorok ze swoim sługą był w miejscowości Dotan, tak się nazywała ta miejscowość. Wysłali wielki oddział wojska, żeby rozprawić się z tym prorokiem. I rano wstaje jego sługa, chce wychodzić, szok. Całe miasto otoczone i dokładnie wiedzą, że przyszli po nich dwóch. Miasto nie ma szans się obronić i nie mają szans. I co byście zrobili w takim momencie, będąc na miejscu tego sługi? Myślę, że to, co wielu z nas.
Panika. Po prostu panika, strach. Co teraz? I tak samo zrobił ten człowiek i mówi: Panie, co my teraz poczniemy? I wiecie, prorok Elizeusz nawet z nim nie dyskutował. Tylko mówi, pomodlił się, mówi: Boże, otwórz jego oczy. Nie te fizyczne, bo on widział to wojsko, ale te duchowe. Mówi, otwórz jego oczy. I nagle zobaczył ten sługa coś niesamowitego. Oto całe wzgórza, cały krąg poza miastem był otoczony innym wojskiem, wojskiem niebiańskim. Coś niesamowitego, pełno wojsk, które były z nieba. Wiecie, co wam chcę przez to powiedzieć? Aha, jak się ta historia zakończyła, nie będę wam mówił. Bo zakończyła się dziwnie. Nie do końca tak, jakbyście mogli pomyśleć, że tam była jedna sieczka i wszystkich wymordowano. Nie, inaczej. Ale to już musicie sobie sami dotrzeć. Może macie Biblię, jak nie, to poproście. A jak nie, to niech wam liderzy podpowiedzą. W sobotę zapytamy. Wiecie, po co wam to mówię? Po to, żebyśmy zobaczyli, że oprócz tego, co tutaj na tej ziemi jest, jest coś więcej. Ten sługa proroka widział ludzi, widział wojsko, widział konnicę, a nie był świadomy tego, że jest zupełnie coś więcej, że jest inne królestwo, że jest coś, czego ludzkie oczy nie widzą. I to wam chcę dziś powiedzieć, że oprócz tego, co my widzimy, tutaj parking za nami, tam drzewa, tu ludzie, widzimy wiele wydarzeń, to jest tylko efekt tego, że jest inne królestwo. Moi drodzy, to, że są na tym świecie wojny, tragedie, że jest na tym świecie cierpienie, że jest na tym świecie grzech, akty terroru i tak dalej, to jest tylko efekt tego, że jest diabeł, że jest królestwo ciemności, że choć go nie widzimy naszymi oczyma, ale ono jest realne. Jest ono gdzieś tam w atmosferze niebiańskiej, w kosmosie gdzieś. Nieważne, nie wnikajmy w to, ale jest i oddziaływa na ten świat. Ale jest też i inne królestwo. Niesamowite, wspaniałe królestwo, Królestwo Boże. I to, że możemy widzieć, że jest możliwość życia inaczej. Że jest możliwość życia szczęśliwie, w pokoju, w przebaczeniu, w radości, pewności życia wiecznego. To jest efekt, że jest Bóg. Że jest Boże Królestwo. Moi drodzy, i jeszcze raz mówię, to, co tu widzimy, to jest efekt działania tych dwóch królestw. Kochani, może wam się wydawać, że na dzień dzisiejszy dominuje to królestwo diabła, bo widzimy więcej zła, ale tak nie jest. Bo Bóg i tak nad wszystkim ma kontrolę i On jest zwycięzcą i On okaże ostatecznie swoją moc. Wiecie, chciałbym wam pokazać te dwa królestwa, ale troszkę inaczej. Przeczytam ten werset, który już dziś brat Janek, dyrektor misji, ale niech będzie brat Janek, ja wolę tak. On też. Przeczytał, czy zacytował na dole. To jest ten werset, na którym chcę oprzeć i tą sesję, i następną. Jana 10:10, łatwo do zapamiętania miejsce. Czytamy tak. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz. Jeszcze raz to przeczytam i dam wam najprostsze zadanie, jak w klasie pierwszej podstawówki. Proszę mi wychwycić dwóch głównych bohaterów, tu opisanych. I nie kombinujcie, kim oni są tak naprawdę, kogo tutaj ma na myśli, tylko po prostu tak, jak jest napisane. Uwaga. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz. No, więc dwóch bohaterów. Dobry pasterz i złodziej. O najemniku tu póki co nie było mowy. O najemniku jest mowa w następnym wersecie, ale to znaczy, że znacie Biblię. Super. Ale w tym wersecie, który przeczytałem, mamy złodzieja i dobrego pasterza. Kochani, chcę wam ich pokazać, żeby się wam dobrze patrzyło. To mamy pasterza. Podoba się wam? To jest pasterz. Po tej stronie jest pasterz.
i spodziewacie się, że na drugiej tablicy będzie ktoś inny. Tu jest złodziej. Ktoś tu mówi, że po złej stronie usiadł. To o niczym nie świadczy. Tak więc, moi drodzy, oni nam będą towarzyszyć przez ten czas i możemy patrzeć na nich. I słuchajcie, to, że mówimy o złodzieju, to sobie wyobrażajcie, rozumiejcie. Ktoś też tu podpowiadał, że on symbolizuje po prostu diabła, szatana. A tutaj dobry pasterz obrazuje nam Królestwo Światłości, Królestwo Boże, Jezusa. I tak rozumiemy to, co chcę powiedzieć. Moi drodzy, i w tym fragmencie, który przeczytałem, czytamy, że obaj coś robią. Złodziej przychodzi i ja przyszedłem. Obaj przychodzą. Obaj przychodzą do nas i mają coś do zaoferowania. I jeden i drugi ma coś do zaoferowania. I słuchajcie, dzisiaj tą pierwszą sesję poświęcimy na tego złodzieja. I chcę wam pokazać, co ten złodziej ma do zaoferowania. Przychodzi do nas z czymś, z ofertą. Przychodzi dobry pasterz z jakąś ofertą. To na drugiej sesji troszkę więcej czasu na tą stronę poświęcimy. Po co? Po to, żebyśmy mogli wybrać, gdzie chcemy być. Bo tak naprawdę każdy z nas dzisiaj jest w jednym albo w drugim królestwie. Możesz być dzisiaj po stronie złodzieja albo po stronie pasterza. I nie ma trzeciej opcji. Nie ma trzeciej możliwości. Albo jesteś tam, albo jesteś tu. Ale wiecie co? Póki co, póki żyjemy, jest możliwość przejścia. I na tych dniach upamiętania chcemy was nakłonić do tego, pokazać, zachęcić, że jest możliwość ucieczki z tamtego królestwa. Ale najpierw muszę wam opowiedzieć o tych królestwach, abyście umieli sami zadecydować, czy warto. Dobra? Taki układ. Słuchajcie, złodziej. Cechy złodzieja. Kim jest złodziej? Tak co się modnie mówi, profil psychologiczny złodzieja. Zaskakuje. Brawo. Złodziej zaskakuje. Oczywiście. Proszę. Złodziej zabiera, złodziej kradnie. Co jeszcze? Kłamie. Kłamie też, no oczywiście, że tak. Zajmuje. Proszę? Zajmuje. Tak jest, podstępem. Słuchajcie, wiecie co robi złodziej jeszcze oprócz tego, co wy wymieniliście? Racja, przychodzi zupełnie z zaskoczenia. Tak, nie umawia się z nami, że przyjdzie o tej porze. Ale powiedzcie mi, czy on jest naszym przyjacielem, czy wrogiem? Zdecydowanie jest naszym wrogiem. Zdecydowanie jest naszym wrogiem. Przychodzi zaskoczenia. Kradnie, czyli działa na naszą niekorzyść. Jeśli zostanę okradziony, to z tego dla mnie sukces. Odwrotnie, to jest strata. Czyli działa na naszą niekorzyść. Chyba oczywiste. Ale wiecie co? On działa, jak ktoś tu powiedział, podstępnie, prawda? Ale on działa bezlitośnie. On działa bez sentymentu. To nie ma tak, że on się ulituje nad czyimiś łzami. Złodziej działa bezlitośnie i bez sentymentu. Wiecie, dla złodzieja to nie jest osoba do obrobienia, która ma swoje uczucia, tylko to jest kolejny numer do obrobienia. I się nie przejmuje, czy to jest dziecko, które będzie tydzień płakać, bo zabawka mu się zgubiła, czy tam coś wartościowego. Czy to jest emeryt, który nie będzie miał z czego żyć do końca miesiąca. Czy to jest kobieta w ciąży, czy ktokolwiek. Bez sentymentu. Po prostu robi swoje. Słuchajcie, zanim przejdziemy dalej, na jedno słowo chcę zwrócić uwagę. Złodziej przychodzi tylko. Tylko po to. Tylko po to. I to słowo mi mówi o to, że on jest bardzo skoncentrowany na swoim celu. On jest po prostu zdeterminowany, żeby swój cel osiągnąć. On przychodzi tylko i wyłącznie po to. Kto z was, nie wiem, może oglądał, czytał o walkach gladiatorów 2000 lat temu, czasy rzymskie. Tu się ręka podnosi, tu, czyli łapiecie klimaty. Słuchajcie, jeżeli dwóch gladiatorów wychodziło, żeby walczyć, to oni robili wszystko, żeby zwyciężyć. Wszystko.
Oni stawali tam na tym miejscu tylko po to, by zwyciężyć. Rozumiecie to? Gladiator stawał twarzą w twarz z przeciwnikiem tylko po to, by zwyciężyć. Bo inaczej wiedział, że sam zginie. I używał wszelkich metod, jakich mógł. Nawet tych nie fair. I powiem wam, że właśnie dokładnie tak robi diabeł. On staje przeciwko tobie, przeciwko mnie, przeciwko wszystkim nam. I tylko po to, żeby nas wykończyć. Bezlitośnie. I użyje wszelkich metod, żeby to zrealizować. Jakie to metody? Przeróżne. Ale skoro to są dni opamiętania, skoro taka jest okoliczność, to skoncentrujmy się na tym, co może jest najbliższe. Czyli te jego metody. To nałogi przede wszystkim. To alkoholizm. To hazard, papierosy, wszelkiego rodzaju uzależnienia seksualne. To pornografia, okultyzm i tak dalej, i tak dalej. To są jego metody, którymi działa. A cel? Cel ostateczny czytamy raz jeszcze. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać, wytracać. Trzy elementy, jakby trzy ataki. Kraść, zażynać, wytracać. Kraść to jest atak na to, co posiadamy. Rozumiemy chyba, tak? Mam coś, fizycznie mam coś, posiadam coś, złodziej przyjdzie mi to ukraść. Zaraz więcej o tym powiemy. Drugi atak, drugi element to jest zażynać. Ależ to brzmi, ale taka jest prawda. Zażynać to znaczy zabijać, czyli odebrać życie. Naprawdę to jest jego cel. To fizyczne życie. I w końcu trzeci cel, wytracać. Inny przykład mówi unicestwiać. Wiecie, to jest atak na naszą wieczność. Na nasze życie wieczne. I o tym później więcej. Więc przejdźmy tak po kolei. Na tej pierwszej sesji przez te trzy jego ataki. Kraść, zażynać, czyli zabijać i wytracać. Czy ktoś już został okradziony? Nie będę pytał, czy ktoś kradł. Nie pytam o to. Ale teraz zapytam, czy ktoś już został okradziony przez diabła, przez złodzieja. Też dużo rąk się dźwiga. Też dużo rąk się dźwiga. Moi drodzy, myślę, że rozpoczniemy od takich wymienianie tego, z czego możemy być okradzeni. Od takich najbardziej prostych, najbardziej oczywistych spraw. Czy zgodzicie się ze mną, że diabeł kradnie nam pieniądze? Tak? Prawda? Wiecie, kiedy być może wielu z was już było gdzieś na jakimś odwyku, kiedy robiliście tak zwany piciorys, chyba wielu z was dokładnie wie, to ta suma tam jest często przerażająca. Ile to wyjdzie? Często ta suma jest przerażająca, kiedy by sobie pomyśleć, gdyby te pieniążki można było inaczej zainwestować. Nie jeden by już miał dom, samochód, nie wiadomo jeszcze co. Więc diabeł potrafi kraść pieniądze. Ale wiecie, kiedy pieniądze kradnie, kiedy się wszystko to toczy dalej, bo z nałogiem to jest jak na równi pochyłej. Ktoś z matmy był dobry, równia pochyła i toczy się przedmiot. Nic go nie zatrzyma, chyba jakaś siła zewnętrzna. Ale sam się nie zatrzyma. Chyba, że siła zewnętrzna. I z nałogiem tak jest. Wiecie, potem się już tracą sprzęty w domu, samochód, potem w ogóle mieszkanie czy dom, praca, przyjaciele, rodzina, zdrowie. Prawda? I wiecie, szatan jest bezwzględny. Tak jak powiedziałem, bezlitosny. Bez skrupułów, nie patrzy na łzy, nie patrzy na tragedię, on jest nienasycony i poprzez nałogi będzie wysysał do cna, do końca. Kiedy przestanie? Jak już będziemy w piachu, nie wcześniej. Chyba, że przyjdzie ta siła zewnętrzna. Moi drodzy, ale to są rzeczy, które wydawać się by mogło takie chyba oczywiste, że to szatan nam kradnie. I złodziej przyszedł właśnie po to, żeby nas z tego okradać. Ale czy zastanawialiście się nad tym, że diabeł kradnie również czas? No tak. A czas jest bezcenny.
A czas jest bezcenny. To jest towar najdroższy. On nie ma ceny. Wiecie, czas jest tak cenny. Jego nie można nigdzie zgromadzić. Mówi się czasem, że można czas zaoszczędzić. To nie tak. Nie nagromadzimy go w jakiejś, nie wiem, puszce i potem sobie ją otworzymy. Zaoszczędzić czas to znaczy tylko go dobrze wykorzystać. Czas jest bezcenny. A powiedz mi, jaka to korzyść z tego, że przez jakiś czas się pije, potem się leży kilka godzin nieprzytomny, potem się trzeźwieje kolejnych kilka godzin i ciągle w koło. Jaka z tego korzyść? Czy to jest dobrze wykorzystany czas? Moi drodzy, jak cenny jest czas, widać wtedy, kiedy chodzi o ludzkie życie. Kiedy ktoś, nie wiem, ma zawał. Albo jakaś, nie wiem, tragedia się wydarzy, jakaś lawina kogoś przysypie, czy w kopalni, czy cokolwiek. Wtedy czas jest ważny. Czy pomoc zdąży? Czy karetka zdąży? Czy ratownicy zdążą? Wtedy czas, wtedy sekundy są ważne. Ale ja wam chcę powiedzieć dobrą wiadomość. Na tych dniach opamiętania możesz zdążyć. Na tych dniach opamiętania możesz zdążyć tutaj, abyś był uratowany. Więcej. Co dalej? Diabeł sięga. Diabeł kradnie. Złodziej kradnie wolność. Wolność człowieka. Oj, wolność, niesamowita rzecz. Niewola straszną tragedią. Wiecie, ja kiedyś, będąc chyba w podstawówce jeszcze, czytałem taką książkę Chata wuja Toma. Ktoś ją zna? Wiecie, płakałem przy niej jak nie wiem kto. Tak bardzo się wczuwałem w tą tragedię tych ludzi, którzy byli niewolnikami. Nie mogli robić tego, co chcą. Musieli robić tego, co absolutnie nie chcą. Wiecie, czy to czasem nie opisuje sytuacji niejednego z nas? Jak wielu z was nie chce pić. Jak wielu z was nie chce gdzieś tam spać po klatkach. Jak wielu z was nie chce brać narkotyków i innych spraw. Ale musicie. To jest niewola. Wiecie, może ktoś się obrusza. Kiedy ja to mówię, może ktoś teraz się obrusza. Jaka niewola? Jak on może tak mówić? Ja nie jestem żadnym niewolnikiem. Jak nie chcę, to nie piję. Wybaczcie za przykład, za obraz, który teraz podam. Nie będę porównywał do tego obrazu was, ludzi, ale mechanizm. Mechanizm uzależnienia. Obrazek taki wiejski. Wyobraźcie sobie wiejskie podwórko. Budę psa i pieska na łańcuchu. Pewnie widzieliście to nie jeden raz. Wiecie, jak ten piesek sobie chodzi wokół tej budy? Może sobie wejść do budy, kiedy chce. Może wyjść, kiedy chce. Wolny. Prawda, że wolny? Przecież ma możliwość wejść do budy, pospacerować. Jak mu tam jakaś kura podejdzie do miski, to ją może pogonić. Wydawać by się mogło wolny. Ale na długość łańcucha. Wolny na długość nałogu. Rozumiecie, że ten łańcuch i tak szarpnie. Prędzej czy później. Wydawać się by można było, że wolny. Kiedyś widziałem takiego psa tam niedaleko, sąsiadka miała. Wydawać by się mogło, że mu coś z głową się porobiło, bo on zapominał o tym, że ma łańcuch. Jak zobaczył kota, startnął na najwyższych obrotach. Jak go ten łańcuch szarpnął, to fikołka. I nie nauczył się. Ciągle tak samo. Moi drodzy, wolność. Ale diabeł sięga dalej. Diabeł zabiera również naszą tożsamość. Wiecie, co to jest tożsamość? Tożsamość to jest bycie kimś, za kogo się podajemy. Nasze dowody osobiste czy paszporty to jest nasz dowód tożsamości. Czyli jest tam napisane Jan Kowalski, załóżmy. Przepraszam, jest tu jakiś Jan Kowalski? Bo to by było niemiłe. Jest? Nie ma tutaj. To mogę używać. Pisane jest Jan Kowalski. Wiecie, i może wielu pamięta tego Jasia Kowalskiego jeszcze ze szkoły, może z pierwszych lat gdzieś tam pracy, jako taki równy gość. Fajny człowiek. Naprawdę. Ale mijały lata,
Minęły lata uzależnień i ty nadal sobie myślisz, czy ten ktoś, ten Jan Kowalski sobie myśli, że jest tak samo. Ale diabeł już ukradł tożsamość. Już ten ktoś jest zupełnie kimś innym, za kogo się podaje. Idziemy dalej. Wiecie, co dalej szatan zabiera? Ja tak to myślę mniej więcej, że to stopniuje, że to w tej kolejności może mniej więcej iść. Dalej diabeł, złodziej, sięga po ludzką godność. A godność to jest po prostu poczucie własnej wartości. Godność to jest poczucie takiego szacunku wobec samego siebie. I powiem tak, że kiedyś myślę, że powiedzmy tego Jana Kowalskiego odrzucało na samą myśl o tym, żeby ciągnąć wózeczek ze złomem. Albo o żebraniu, albo o spaniu po klatkach, albo o grzebaniu w śmietniku. Ale wiecie co? Kiedy diabeł sięga po godność, kiedy nikt tego nie zatrzyma, tego toczącego się ciała po równi pochyłej, to, co kiedyś było niewyobrażalne, to, co kiedyś wydawać się by mogło abstrakcją, to staje się codziennością. Więcej, to staje się codziennością już powoli, bez poczucia wstydu. Po prostu. Diabeł sięga po ludzką godność. Kolejna rzecz. Kolejna rzecz to nasze marzenia. Jak wielu marzyło o tym, żeby być kimś, żeby prowadzić jakieś fajne życie. Ja już nie mówię o jakichś tam wyjątkowych sprawach, o jakichś tam ekstra przygodach czy o czymś. Choć takie marzenia też nie są pewnie złe. Ale ja mówię o takich marzeniach takich podstawowych. Aby mieć normalne życie. Normalną, kochającą rodzinę. Normalną pracę. I to były marzenia, które myślę każdy miał. Ale kiedy złodziej przychodzi, najpierw sięga po te rzeczy materialne i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, sięga także i po te marzenia. I co z marzeń pozostało? Nie jeden marzy już tylko o tym, jak tu do wieczora przetrwać. Nie jeden marzy już o tym, jak tu wysępić na kolejnego jabola, czy na kolejną działkę. Oto marzenia, kiedy diabeł po nich sięga. I w końcu, moi drodzy, jako ostatnie chyba, co wymienię, to diabeł kradnie nadzieję. Diabeł kradnie nadzieję, że jeszcze może być inaczej. Diabeł kradnie nadzieję, że coś możesz jeszcze zmienić. Diabeł przychodzi, aby ci wytłumaczyć, że tak już musi być zawsze. Że już nic się nie może zmienić. Że nie ma już mocy, która może to zmienić. Moi drodzy, i my tu dziś po to jesteśmy, aby zadać temu kłam, że to nieprawda. Abyście mogli na nowo mieć nadzieję. Może ją macie, a jeżeli ktoś już jej prawie, że nie ma, to chcemy wam powiedzieć, jest nadzieja. Jest nadzieja, zresztą nawet ta misja nazywa się misja Nowa Nadzieja. Chcemy w Bogu pokazać wam nową nadzieję, że wszystko to może się zmienić. A więc diabeł przychodzi po to, albo tylko po to, by kraść. Wiecie, tak wam powiem, że kiedy dzisiaj tutaj jechałem rano do zboru i tak przecież wiedziałem, że chcę mówić o złodzieju, który kradnie, tak sobie pomyślałem, że nam ukradł coś więcej. Ukradł nam równicę, Czantorię. Nie ma gór. Jechałem i nie ma gór. Jeżeli ktoś z was przyjechał tutaj po raz pierwszy, to wam chcę powiedzieć, u nas naprawdę jest pięknie. U nas, wokół nas są góry śliczne. Ale dzisiaj jest tak straszna mgła, że wydawało mi się, że nic nie ma. I tak się uśmiechnąłem, że diabeł nam chyba nawet i te piękne góry chciał ukraść. Ale to tak mówię oczywiście trochę dla rozluźnienia. Po to, by kraść. Powiedzieliśmy sobie, co może kraść. I króciusieńko chcę się zatrzymać nad słowem zażynać. Diabeł przychodzi po to, by zażynać. Moi drodzy, kiedy diabłu uda się ten pierwszy atak, kiedy diabłu uda się
ograbić cię z tego, co posiadasz, z tego, co masz. Począwszy od pieniędzy, poprzez rzeczy materialne, rodzinę, jak ktoś podpowiada, pracę i tak dalej. Jeżeli uda się mu ograbić z tych kolejnych rzeczy, jak wolność, jak godność, jak tożsamość, marzenia, nadzieje właśnie, wiecie, to ma otwartą furtkę do przypuszczenia kolejnego ataku. To mu otwiera furtkę, aby przypuścić kolejny atak. A ten atak to jest zażynać, czyli zabić. Po prostu fizycznie zabić. Fizycznie pozbawić życia. To jest jego cel. On chce to osiągnąć. I wiecie, on ma również wiele do tego sposobów i nie chcę na tym je gdzieś bardzo się skupiać, bo myślę, że żyjecie na tym świecie, wiecie jak to wygląda. Tylko dotknę tego tematu. Wiecie, szatan przychodzi w takiej sytuacji często, po pierwsze, z myślami samobójczymi. Powie, po co warto? Po co żyć jeszcze? Po co jeszcze żyć? Lepiej to zakończyć. I jeśli ktoś go posłucha, to drugi atak jest znowu osiągnięty. Ale powiem wam, że to jest jedno z najstraszniejszych i największych kłamstw. Ktoś tu powiedział, że diabeł kłamie. To jest jego chyba jedno z największych oszustw. Dlatego, że on, przychodząc z myślami samobójczymi, chce zasugerować, że tak skończysz ze wszystkim. I to się wydaje jakby takie, no fajnie, no skończę, już mnie nic nie interesuje. A to jest największe oszustwo, bo się z niczym nie kończy. Tak naprawdę z niczym się nie kończy. Dopiero się wszystko otwiera, bo po tamtej stronie nie ma pustki. Bo po tamtej stronie jest dalej życie, życie wieczne. I wiecie, i kiedyś staniemy przed sądem, wszyscy. I jakże się zdziwią wszyscy samobójcy, że myśleli, że zakończyli. I tu nic z tego. Nic z tego, stają przed sądem. I muszą zdać sprawę. Straszne oszustwo. Ale niejednokrotnie diabłu udaje się ten drugi atak przez te myśli samobójcze. Ale wiecie, jak to jest. Nie tylko to. Pewnie znacie ze swojego towarzystwa ludzi, którzy już nie żyją. Którzy zapili się na śmierć. Znacie? Pewnie tak. Diabłu udało się w ich życiu przeprowadzić skutecznie ten drugi atak. Gdzieś przeholowali. Gdzieś ktoś nie zdążył już z pomocą. To samo przy narkotykach. Przesadzili. Ktoś nie zdążył z pomocą. A ileż to jest różnych tragedii, kiedy siadajesz się w stanie skazującym za kierownicę. Ileż tu jest tragedii. I diabeł sięga i w ten sposób po nasze życie. Posłuchajcie. Popatrzcie na tą stronę. Złodziej. Widzicie, mało tego, że wygląda nieciekawie, to naprawdę jego postępki są straszne. Jego dzieła są straszne. I powiem wam tak, nie warto mu służyć. Nie warto być po jego stronie. Będę mówił na drugiej sesji o tej stronie, po mojej prawej stronie. Będę mówił więcej o tym, co oferuje nam Jezus. I powiem wam, to jest nieporównywalne. To, co oferuje diabeł, to, co oferuje Jezus, dobry pasterz. I do nas należy wybór. Na tych dniach opamiętania będziecie podejmować wybór. I powiem wam tak, że to się nie da wyjechać stąd i nie podjąć decyzji. Nie da się. Naprawdę. Zrozum, że ja nie lubię słowa musisz, ale musisz. No niestety. Musisz podjąć decyzję. Jeżeli nie podejmiesz żadnej decyzji i będziesz myślał, no właśnie, no ja nie podejmę, to właśnie jest podjęta. Decyzja jest podjęta, że zostajesz tam. Jeśli nie podejmiesz decyzji o przejściu. A więc wychodząc za moment na przerwę, żeby troszkę się rozruszać, kochani, miejmy to w świadomości,
że dokonujemy wyboru. Czy dziś, czy jutro, po której stronie się opowiemy.